Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie porównanie wydajności pracy dwóch smartfonów: Samsung Galaxy S7, starszy smartfon, i Note 8. Dlaczego takie porównanie? S7 ma bardzo dużo ludzi, S7 Edge też. Na S8 nie przeskoczyły, bo żadnych wielkich rewolucji nie było, a Note 8 już jest taką drobną rewolucją, ewentualnie S9, która będzie w przyszłości. I sporo osób zastanawia się, czy z S7 przeskoczyć, czy nie przeskoczyć. Przeskoczyć, czy nie przeskoczyć. Tak więc ten test może się tym osobom przydać. Co tu przygotowałem? Jak zwykle aplikacje zainstalowane tak samo, wszystkie przynajmniej raz uruchomione, wszystkie zaktualizowane, nie mamy nic w tle, mamy uruchomione Wi-Fi, mamy uruchomiony moduł lokalizacji GPS, mamy wysoką wydajność ustawioną, czyli maksymalna rozdzielczość, no przejdźmy sobie tutaj proszę, maksymalna rozdzielczość, tak jak widzicie, WQHD, tu mamy jeszcze plus na końcu, ponieważ ta rozdzielczość się troszeczkę nam tutaj różni na tych dwóch smartfonach ze względu na tą większą panoramiczność, jaką tutaj dostrzegacie na pewno na wyświetlaczu Note 8. On jest dłuższy, więcej pikseli mamy tutaj, 2960x1440, gdzie tu mamy 2560x1440. Tak więc tutaj mamy ten ekran po prostu dłuższy, więcej pikseli do obsłużenia. No dobra, mamy wszystko poukładane, nie mamy nic w tle, tak więc możemy rozpocząć testy. Jeszcze tylko zobaczcie, żeby nikt nic nie mówił, NFC włączone, wszystko to, co ma być włączone, jest włączone. Dobra, więc sprawdzamy. Po kolei, najpierw testy syntetyczne, 3-4, AnTuTu, benchmark, o sorry, trochę mi to nierówno wyszło, tak więc jeszcze raz, hop, i 3-4, AnTuTu, benchmark, test syntetyczny, który jest chyba najbardziej znany. Tutaj mamy 175 tysięcy punktów do 137. Różnica jest dość znacząca. Zresztą sami widzicie, jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe dane, to możecie zobaczyć 3D, CPU, procesor, RAM, jak to wygląda tutaj w tych testach. No jest duża różnica, no to tu dużo mówić. No Note 8 jest bardzo wydajnym smartfonem. Przejdźmy do testu Geekbench 4, dosyć istotny, jednorodzeniowy, wielorodzeniowy, tak więc sobie tu patrzymy na dokładnie wątkowy, jeżeli dobrze kojarzę. Tak więc sprawdzamy sobie procesor, jak to tutaj wyszło w wynikach, historia, proszę bardzo. Okej, tutaj mamy wyniki. Tak więc jak widzicie, przy jednorodzeniowym, no to 2031 do 1960 niecałe 100 punktów, jak dobrze policzyłem. I tutaj mamy już różnicę ponad 1000 punktów dla Note 8 w pracy wielorodzeniowej przy takich aplikacjach, przy takim wykorzystaniu. No, co tu dużo mówić, no jeszcze raz wracam do tego, że Note 8 jest bardzo wydajnym, nowoczesnym smartfonem. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o 3D Marka. Tutaj jeżeli chodzi o parametry techniczne, należy zwrócić uwagę. Obydwa smartfony mają 8-rdzeniowe procesory. Tutaj mamy Exynosa 8890, tu 8895, czyli 4x2,3 GHz, 4x1,6 GHz, a tutaj 4x2,3 GHz i 4x1,7 GHz. Układ graficzny T880 Mali MP12 i Mali G71 MP20. 32 GB pamięci pamięci wewnętrznej dla użytkownika, tu 64, 4 GB pamięci RAM operacyjnej i tutaj 6. Tak więc Note 8 jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocnym zawodnikiem. Obydwa pracują na Androidzie 7 Nougacie, 7.1.1, 7.0. Tak więc to są takie różnice. Dobra, to co? 3D Mark, jakie różnice były? Spójrzcie sobie sami. Ciach. I tu my device. Jak widzicie, wszystko tutaj się uruchamia dosyć podobnie, więc wielkich różnic nie ma. Co do testu, 2657 do 2138. Znowu różnica dosyć, dosyć duża. Dobra, idziemy dalej. Co do aplikacji, jak uruchamiają się takie aplikacje jak YouTube? 3, 4. Szybko, sprawnie, elegancko. Tak więc tutaj nie możemy szukać jakichś, nie wiem, jakichś różnic. No po prostu to wszystko działa szybko, no tyle. Idziemy dalej. Sklep Play 3, 4. Tam się sporo ładuje tych aplikacji, skrótów, tak więc niektórzy na to zwracają uwagę. Jest szybko. Oczywiście dużo ma tutaj też szybkość internetu. Dobra, lecimy dalej. Zróbmy sobie GPS test. GPS test. Po co ten test? Po to, bo sporo osób używa smartfony jako nawigacje samochodowe, więc ten GPS się po prostu przydaje, czy też nawigacje piesze, gdy są w jakimś miejscu, po prostu chcą się gdzieś udać. Dajmy chwilę. Jak widzicie, ekspresem chwyciły fixa, a okno mam dosłownie około metra od siebie, tak więc no, jest szybko, jest sprawnie, tak więc GPS wykorzystywać na tych smartfonach nie ma tutaj żadnego problemu. Ok, przejdźmy sobie dalej.
co następne sobie życzycie. Może speed test, sprawdźmy sobie, jak to wszystko tutaj zadziała w połączeniu po Wi-Fi do routera LTE 4G. Bardzo dobry zasięg tutaj mamy T-Mobile'a, więc sprawdźmy sobie. Najpierw ustawmy sobie te same serwerki, zobaczmy, jak to wygląda. Zmień serwer, Ruda Śląska, ludzkie sieci komputerowe, mamy te same, ok, może być. I teraz, ups, sorry. Tak więc możemy sobie ten test przeprowadzić. Sprawdzam, na pewno jest ok. To najpierw S7, 3, 4. Dlaczego ten test? Dlatego, że sporo osób wykorzystuje smartfona podłączonego do sieci Wi-Fi na co dzień, w domu, w pracy czy gdziekolwiek. No i chcą tutaj wiedzieć, czy to połączenie rzeczywiście jest szybkie, czy nie ma tutaj jakichś różnic, czy przeskakując na nowszy smartfon nie będzie jakiegoś problemu. Tak więc mamy tak samo ustawione tutaj smartfony, jeżeli chodzi o odległość od routera. Router jest około 2 metrów niecałych ode mnie. Tak więc poczekajmy, pobieranie, wysyłanie, mamy maksimum, takie wyniki zwykle mam tutaj z T-Mobile'a. Dobra, rozpocznijmy test teraz tutaj, 3, 4, no tutaj usuń reklamy, dobra, chwila, a nie usuniemy reklam, bo wiadomo, bez reklam się nie da. Czekamy, jak to wyjdzie na Note 8, no dosyć podobnie, tutaj nie może być jakichś różnic, szczególnie, że moduły są dosyć podobne, na pewno tutaj w Note 8 zainstalowano troszkę szybsze moduły LTE, no ale jak sami wiecie, w codziennym użytkowaniu to są tylko teoretyczne informacje, jak to szybko działa. Na przykład mamy tutaj moduł klasy 9 LTE, tutaj mamy klasy 15, tutaj mamy różnice zauważalne, ale w pracy na co dzień tych różnic nie ma. No zobaczmy jeszcze raz, uruchomię ponownie test, żeby zweryfikować, czy tutaj kwestia tego połączenia LTE u mnie zrobiła jakąś różnicę, czy co. W większości przypadków, gdy tylko przeprowadzałem testy, różnice były minimalne. Tak więc to, co teraz się dzieje, to prawdopodobnie obciążenie sieci LTE w okolicy. No to czasami tak po prostu bywa. Nagły skok i spada w dół. Tak więc tu T-Mobile mnie często zawodzi ostatnio. No ale co zrobić? No tak to wygląda. Nic w tle nie ma, żadne gry się tu nie pobierają. Dobra, nie będziemy czekać dalej. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest niemal zawsze tak samo. Tutaj już kwestia po prostu... sieć zawala i tyle, tak jest dosyć często. Dobra, wracamy. Po kolei różne aplikacje, które chcielibyśmy przetestować. Myślę, że te społecznościowe są dosyć istotne, jak Facebooki, 3, 4. Jak one się uruchamiają na obydwu smartfonach? Ekspresowo, tu nie ma nic... co szybciej, co wolniej. Naturalnie, jeżeli mamy połączenie z siecią, to jeden smartfon troszeczkę szybciej pociągnie, tu Note 8, że tak powiem, zadziało szybciej. Odświeżmy, 3, 4. Jak widzicie, wszystko równiutko. Przejdźmy sobie w dół, ciach. Wszystko działa płynnie. Tutaj jest bardzo dobra praca, jeżeli chodzi o obydwa smartfony. Instagram, 3, 4. Tu też troszeczkę szybciej Note 8, no nie można oszukiwać, no jest szybszy, no to idzie zauważyć, no. Idźmy dalej, Twitter. Note 8 znowu troszeczkę szybszy, więc też nie będziemy tutaj się rzucać. Co do renderowania tej grafiki, która tutaj się dosyć szybko porusza, gdy przechodzimy pomiędzy postami, nie ma tutaj różnicy, jak sami zresztą widzicie. Idziemy dalej, Spotify. Sporo osób używa tą aplikację. Równo. Mapy Google, 3, 4. S7 nawet troszeczkę szybciej. Co tam dalej? Myślę, że gry czas przetestować, bo to jest dosyć istotne. Może zacznijmy od Angry Birds Friends, mojej ulubionej gry, w którą dosyć często sobie gram, jak mam tylko wolną chwilę i chcę sobie tam porzucać tymi kurczakami, tymi stworami. I tutaj Note 8, no szybciej sobie ogarnęła sprawę. Tak więc, jak sami widzicie... tyci szybciej, ale to nie są różnice takie, które spowodowałyby, że to jest, nie wiem, przerażające dla mnie. Dla mnie jest to drobna różnica, myślę, że tutaj nie mamy do czego się przyczepić. Mario Run 3-4. No i co ciekawe, S7 troszeczkę, czyżby szybciej? No tak, troszeczkę delikatnie szybciej, ale jak widzicie, to są takie różnice, których normalnie nie widać, tylko w porównaniu smartfon. Sonic Dash, 3, 4. Oczywiście gier jest bardzo dużo, które można byłoby testować, porównywać, ale myślę, że na tych się teraz skupimy, które tu mamy. No jak widzicie, nie ma tu sporych różnic. S7 z Note'em może spokojnie rywalizować. Lecimy dalej. Asphalt
Ósemka. 3, 4. Note 8 troszeczkę szybciej. Ale jak sami widzicie, nie są to takie różnice, które by powodowały, że nie wiem, że jest jakiś problem. Myślę, że nie muszę tych gier tutaj uruchamiać, bo możecie mi uwierzyć na słowo, że to jest po prostu bardzo, bardzo szybka praca obydwu smartfonów. Układy graficzne są tutaj ze sporym zapasem, tak więc tak czy siak to po prostu szybko działa. Spróbujmy sobie tu jeszcze poprzechodzić pomiędzy menu, może jakieś... no tu znowu są jakieś kwestie porównywania danych, ale dobra, okej, nie będziemy teraz tego robić. Dobra, co do pracy samego systemu, co do pracy wszystkiego, co my tutaj mamy, no to jest wszystko bardzo, bardzo szybkie, no nie ma się do czego przyczepić. Sami zresztą widzicie, zobaczcie, wszystko działa szybko, płynnie, obydwa smartfony. Oczywiście mamy tutaj drobną różnicę, dosyć zauważalną względem akumulatora w obydwu smartfonach. Tutaj Note 8 ma akumulator o pojemności 3000, żeby dokładnie, a nie skłamać, muszę to zweryfikować, 3330, tak, dokładnie, 3300 mAh, nie 30, przepraszam, pomyliło mi się z innym smartfonem, i 3000 w S7. Tak więc są drobne różnice, ale tu mamy znowuż większy wyświetlacz, więc ten akumulator powinien się w miarę równo zużywać. Tutaj mamy trochę więcej używany smartfon, więc akumulator troszeczkę szybciej nam się tu rozładowuje. No jest ponadroczny smartfon, to jest nówka sztuka, testowana, w związku z czym na pewno Note 8 w chwili obecnej jest troszeczkę na plus względem baterii. Zobaczmy, jak to wygląda z tymi wszystkimi aplikacjami, które pracują sobie tam w tle. Zobaczcie, poprzechodźmy sobie tu, uruchomimy sobie jakąś aplikację, na przykład może Instagrama. Ciach, gdzie on tu jest? Tu, 3-4, ciach. Jak szybko wraca do tej aplikacji, Note 8 znacznie, znacznie szybciej. Chociaż, o, sorry, jest godzina 18, ja mam akurat ustawione tutaj w 18 filtr światła niebieskiego, żeby się włączał. Dobra, wracamy. No, co ciekawe, może rzeczywiście tu się szybciej uruchomiło, ale tutaj już było odświeżone. Haha, dobra, idziemy dalej. Co tu dalej? Może Sonic Dash, ciach. Może... Chodź tu. Może teraz Asfalt... Gdzie ten Asfalt? Tutaj. Ciach. A tutaj jeszcze się tam ściąga, więc... Słuchajcie, no co tu wam dużo mówić? No to wszystko działa bardzo płynnie. No to, że mamy tak dużo aplikacji uruchomionych, to też nie jest normalne, bo nikt nie uruchamia tutaj wielu gier i zostawia. No może niektórzy z was tak robią. Ja zwykle staram się tutaj kliknąć ten przycisk wiele aplikacji, tak żeby wyłączyć te, których nie używam w danej chwili. Jeżeli tak nie robicie, to jest wasza sprawa. Spójrzmy sobie teraz na przeglądarkę internetową. 3-4 Chroma w tym wypadku uruchomimy. I zobaczmy, jak prezentuje się tutaj grafika, jak szybko się to wszystko uruchamia, jeżeli chodzi o strony w pełnym wymiarze. Czyli właśnie na przykład Onet, który teraz macie okazję zaobserwować. Czyli te wszystkie reklamy, te wszystkie grafiki, to wszystko musi się wyrenderować, pokazać na tych wyświetlaczach, które tutaj mamy. Zobaczmy sobie. Jak widzicie, bardzo dobrze. Oczywiście znacznie lepiej będzie nam się odczytywać tutaj na Note 8, bo jest po prostu ten ekran troszeczkę większy. Jednak nie musimy powiększać tutaj no, tych czcionek, tych ekranów, jeżeli mamy dobry wzrok. Jeżeli mamy słabszy, no to naturalnie możemy sobie powiększyć delikatnie w ten sposób, albo czcionki sobie zmienić w ustawieniach wyświetlacza, albo po prostu włączyć w opcji mobilnej, czyli tu trzy kropeczki i nie wersja na komputer, tylko wersja mobilna. I w tym momencie mamy troszeczkę większe te czcionki, te obrazki, no i jest nam po prostu wygodniej obsługiwać smartfona, a szczególnie strony internetowe. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak to wszystko się tutaj prezentuje względem przeskakiwania po tych stronach. Góra, dół, góra, dół. Wszystko działa szybko, płynnie. Naturalnie wszystko musi się tutaj doładować, gdy tylko schodzimy coraz niżej z naszym smartfonem. Ale wszystko działa fajnie, szybciutko. Note 8 oczywiście tutaj wygrywa, ten ekran jest na duży plus względem przeglądania stron, jest dłuższy, więcej treści pochłoniemy za jednym zamachem. Dobra, przejdźmy do jakiejś innej strony, na przykład YouTube, pełny wymiar. No i znowu T-Mobile nie daje rady, LTE. Tylko zbliża się godzina 18, ludzie wracają z pracy i w centrum miasta Bytomia jest taka lipa, jaką właśnie teraz widzicie. Przed 18, około 17 jeszcze jest wszystko szybko, a po 18, po 17.30 zaczyna się dramat. Nie zawsze, ale w większości przypadków. No dobra, nieważne, nie o tym teraz mowa. Tak więc strony przeglądamy bardzo komfortowo na obydwu smartfonach, naturalnie na większym wyświetlaczu Note 8 jest nam po prostu wygodniej, bo więcej widzimy zanim przesuniemy, zobaczcie. Tu bym musiał przesunąć, żeby już zobaczyć to, co jest poniżej, widzicie? Tak więc
Solidny plus dla Note'a 8. Jeżeli ktoś chciałby i zastanawia się nad wymianą S7 na Note'a 8, na pewno można to zalecić, ale pamiętajcie o tym, że ten smartfon jest, zobaczcie, o ile większy. Porównajmy sobie. O, tak to wygląda. O, dokładnie o tyle. Więc trzeba naprawdę tego smartfona wziąć sobie w dłoń, wsadzić sobie do kieszeni, na przykład w markecie, przetestować, sprawdzić i się zastanowić, żeby nie wziąć Note'a 8 w sytuacji takiej, gdy mieliśmy na przykład flata, który jest mniejszy od Edge'a i w tym wypadku on się na przykład nie będzie mieścił do waszej kieszeni spodni, bo możecie go oczywiście złamać, uszkodzić i tym podobne. No chyba, że macie raczej bezproblemowo tutaj chowanie oczywiście takich dużych smartfonów. Słuchajcie, porównanie czas zakończyć. Jak sami widzicie, wszystko działa bardzo szybko. Sprawdźmy sobie jeszcze teraz użycie pamięci tutaj w urządzeniu, konserwacja urządzenia, dokładnie tu jest ta opcja. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda względem wykorzystania pamięci RAM. Tu 4, tutaj 6 GB pamięci operacyjnej RAM, więc myślę, że warto to sobie przeanalizować. Jeszcze chwila. Ok, wchodzimy do pamięci RAM. Przed testem było wszystko wyczyszczone. No i tak to się prezentuje, jak tutaj widzicie. Czyli oczyszczamy, bo to są te wszystkie aplikacje, które działają, jak zresztą widzicie. Tak więc myślę, że czas oczyścić ciach. Poczekajmy. I zobaczmy, jak to się teraz prezentuje. Czyli wolne 3,1 GB, tu wolne 1,5 GB. Jeszcze raz wchodzimy. I jeszcze raz oczyśćmy. No i teraz myślę, że już będzie tak dosyć miarodajnie. Na pewno duży plus za te 6 GB pamięci RAM. Jednak ona w normalnym użytkowaniu, czy takim bardziej średnio zaawansowanym, nie jest aż tak zauważalna. Ona nie może być zauważalna, bo jest po prostu niewykorzystywana albo wykorzystywana w sposób, który tu jest niepotrzebny. To już się przydaje, gdy naprawdę otwieramy sporo różnych aplikacji, szczególnie w tej przystawce DeX, którą możemy sobie zakupić, czy dostajemy ją w komplecie, jeżeli kupujemy odpowiedni zestaw. Dzięki temu możemy wykorzystać rzeczywiście tą pamięć, szczególnie, że ta cała stacja DeX i ten system z Note'em 8, S8 lub S8 Plus to rzeczywiście rozwojowa sprawa i tam sporo aplikacji będzie wykorzystywanych na cały ekran Full HD, czy też jeszcze inne rozdzielczości, gdy podłączamy właśnie przez stację dokującą DeX. Dobra, ale o tym teraz nie mówimy. Co do wydajności, myślę, że czas zakończyć ten test Note 8 to jest bardzo, bardzo wydajny smartfon. S7 nadal jest świetnym smartfonem. Nawet teraz osoby zastanawiające się nad zakupem, mające budżet na S7, spokojnie S7 mogą kupić. To jest bardzo, bardzo dobry smartfon. Flat w moim wypadku mniejszy, ale dla mnie idealny do mojej kieszeni. Edge już był tyci za duży. Co do Note 8, czy wymieniłbym? Gdybym miał możliwość w niedużej cenie, to tak. Ale w chwili obecnej jeszcze to nie jest aż taka rewolucja, mimo zastosowania oczywiście rysika, który tutaj mamy, możemy sobie wyciągnąć i skorzystać z różnych aplikacji dodatkowych, to nie jest aż tak istotna różnica dla mnie, żeby wymienić smartfona. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o różnicach wydajności między tymi dwoma smartfonami Galaxy S7 i Note 8. Czekam na wasze komentarze na dole, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie czegoś się dowiedzieć, piszcie na dole, postaram się to sprawdzić. Niebawem recenzja, łapa w górę, jeżeli wam się film podobał i oczywiście na dole subskrybujcie kanał forumwiedzy.pl, niebawem kolejne filmy i oczywiście recenzje, ale jeszcze muszę potestować Note 8, żeby dokładnie zweryfikować względem też waszych komentarzy, co piszecie, weryfikuję różne rzeczy. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam!